Od maja władze regionu podpisują umowy z mazowieckimi samorządowcami. Dotyczą one udzielenia pomocy z budżetu województwa na inwestycje w ramach samorządowych programów wsparcia. W Radomiu podpisano umowy na wsparcie strażaków ochotników, inicjatyw seniorów, a także na remonty dróg gminnych. Jak podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski, subregion radomski jest liderem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Ostatnimi czasy padły od zacnego samorządowca, co prawda, ale doświadczonego, takie tezy, że do subregionu radomskiego, czyli również do państwa, trafia bardzo mało pieniążków w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. I ja nie bez kozery podam państwu tylko całościowe zestawienie subregionu płockiego i subregionu radomskiego. Otóż, szanowni państwo, subregion płocki 35 inwestycji, 25 milionów złotych. Subregion radomski 58 inwestycji na kwotę łącznie ponad 130 kilku milionów. W tym roku radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o przyznaniu 463 mazowieckim jednostkom OSP 11 milionów 800 tysięcy na zakup ciężkich, średnich lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego czy środków ochrony osobistej strażaka. W tym ponad 1 700 000 zł pomocy na zakup sprzętu specjalistycznego oraz samochodów strażackich trafi do 76 jednostek OSP w regionie radomskim. Z kolei 39 strażnic OSP z regionu radomskiego otrzymało wsparcie na remonty i modernizację. Łączna kwota to blisko 170 tysięcy. Jeden wniosek będzie kierowany na przebudowę drogi, drugi wniosek na pomoc strażakom. I tutaj przebudowa drogi w miejscowości Rogolin, 164 tysiące dofinansowania od marszałka województwa, a strażakom pomożemy założyć system wczesnego ostrzegania. To nie jedyne umowy, jakie zostały podpisane. Przeznaczono również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. W regionie radomskim wsparcie w wysokości ponad 6 milionów złotych otrzymają 43 inwestycje drogowe. Między innymi gmina Jedlnia Letnisko otrzyma wsparcie na modernizację drogi w Marynie. To są środki, które na pewno bardzo się przydadzą, dlatego że na terenie naszej gminy mamy bardzo wiele dróg. Dróg jeszcze gruntowych, dróg nieutwardzonych. Dzisiejsza sytuacja wymaga tego, żeby ta infrastruktura była na przyzwoitym poziomie, stąd aplikujemy o każde środki, o każdą możliwość wykorzystujemy, żeby przy udziale także środków własnych realizować te zadania. W sumie podpisano ponad 100 umów na łączną kwotę 9 milionów złotych.